29 marca przy ulicy Kardynała Chlonda w Rudzie Śląskiej symbolicznie oddano do użytku Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów. Dzięki inwestycji miasta za blisko 2 miliony złotych zrewitalizowano dwa obiekty, w których centrum będzie prowadziło swoją działalność. Jednostka ta ma stać się miejscem, które jednoczy wszystkich mieszkańców dzielnicy. Już samo jej otwarcie przyciągnęło liczną rzeszę orzegowian zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Centrum Inicjatyw Społecznych działa w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Jest to druga placówka tego typu. Przede wszystkim celem nadrzędnym jest integracja mieszkańców dzielnicy. Wszelkie działania, które będą podejmowane, będą robione z myślą o mieszkańcach. Chcemy też, żeby sami mieszkańcy włączali się w działalność centrum. Pomysły mieszkańców będą chętnie realizowane przez nas. Przede wszystkim mieszkańcy będą mogli korzystać z biblioteki, bo na parterze pierwszego budynku mieści się biblioteka, ale też jest spora powierzchnia na działalność taką animacyjną. Chcemy kierować swoje działania też w kierunku aktywizacji osób starszych, promować literaturę, czytelnictwo, promować mieszkańców uzdolnionych z naszej dzielnicy. W ogóle chcemy poprawić wizerunek naszej kultowej dzielnicy, bo taki tytuł nasza dzielnica zdobyła. Ponad 700 lat historii tej dzielnicy też do czegoś zobowiązuje. Centrum Inicjatyw Społecznych to miejsce, w którym mieszkańcy poszerzać mogą swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz aktywnie spędzać wolny czas. Tutaj właśnie gromadzić się mogą organizacje pozarządowe, by wspólnie z mieszkańcami podejmować ciekawe inicjatywy. Centrum pełni także funkcję ośrodka kulturalnego, dlatego też podczas otwarcia jednostki prezentowano artystyczne umiejętności mieszkańców. Planujemy jeszcze jeden w dzielnicy Bykowiny Nowej, również taki CIS. I widzimy, że gromadzi ludzi, przybliża kulturę. Ludzie wychodzą z domu, nie siedzą przed komputerami, załatwiają wspólnie swoje sprawy, czytają książki, robią wspólnie imprezy kulturalne, sportowe, grają w skata, w szachy. Czyli wracamy do takich dobrych, starych tradycji, gdzie ludzie się spotykali ze sobą, a nie byli zamknięci w domach. Centrum Inicjatyw Społecznych prowadziło będzie bardzo szeroką działalność, która powinna zainteresować mieszkańców dzielnicy. Na orzegowski CIS składa się biblioteka, galeria sztuki, czapla, kawiarenka, a także pomieszczenia na działalność animacyjną, czyli koła zainteresowań. Rudzianie, którzy wzięli udział w otwarciu placówki, z zaciekawieniem przyglądali się wszystkim pomieszczeniom i z pewnością będą uczestniczyli w zajęciach dla nich przygotowanych. Orzeków był takim miejscem troszeczkę opuszczonym, zaniedbanym przez władzę, przez 10 lat praktycznie niszczał, tu się nikt niczym nie interesował i dzięki powstaniu właśnie tego ośrodka ci ludzie, którzy tutaj nie mieli żadnych rozrywek, nie mieli tutaj zajęć, będą mogli się spotykać w pewnym miejscu, prawda? Dzięki temu Orzegów zostanie przywrócony do życia. Przynajmniej się coś dzieje, coś takiego innego, bo tu nic się nie działo w Orzegowie. Orzegów był taką dzielnicą, która jest zapomnianą, także bardzo ładnie chwalić panią prezydent, która po prostu stara się o Orzegów. Wreszcie coś się działo w Orzegowie, że biegnie chodzić, gdzieś coś oglądać, czytać i w ogóle. Z oferty Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów skorzystać może każdy. Zainteresowani mieszkańcy mogą odwiedzać jednostkę od poniedziałku do soboty i rozwijać tutaj swoje pasje.